Witam serdecznie na serwerze testowym. W poprzednim odcinku chciałem po włoski defetystyczne, że coś tu nie trybi. A wszystko trybi jak najlepiej. Pewnie coś tam było, nie tak chciałem. O, tak. Miejsce jest potrzebne. Nie mieści mi się. No proszę. O, co tu jest niepotrzebne? Ty. Okej. Dobra, i do szczeliny. Głębokie. Nie aż tak płytko. Spróbujemy gdzieś tak. Dobra, niech będzie 40. Potrzebuję tylko odłamki, żeby wam pokazać, co fajnego można tu sobie kupić. No niestety, każda paczka. Uwolnij swą moc, bohaterko! Każda paczka. Wymaga dwóch podwarych odłamków. I tyle mniej więcej dostajemy za szczelinkę. W zasadzie głęboko ma trochę znaczenie, bo no nie wiem ile dokładnie się dostaje odłamku. Będzie okazja się przekonać. Okej. Wziąłem sobie moją starą dobrą szamankę. Który właściwie jest 3 przez większość czasu. Teraz tak działa. Maska, która przywołuje mimików. Właściwie to myślałem, że będą biegały trzy szamanki, ale tak naprawdę to biegają trzy szkielety. Otóż, może to w sumie i dobrze. No przynajmniej wiem, kiedy jest mniej więcej. Jako, że jestem w fazie eksperymentu i testu, jak widać, nie szaleję z poziomami. To prawda, można kupić sobie wiele rzeczy, ale trzeba jeszcze wiedzieć, co kupować. Skąd was tu tyle o rety, drodzy? No przecież nie mogą się jak durni, trzeba przejść do tych. Nie są bossowie. Niewiele mi daje szarpanie się z nimi. No dobra, idziemy dalej, bo to ci to naprawdę niewiele dają, a zajmują kupę czasu. Mamy jakieś sługi, więc jest dobrze. Znaczy byłoby lepiej, gdybym mieszkał w miejscu. Au.
niewykluczone, że tym razem mi się uda. Dzisiaj specjalnie mi nie idzie. To było chyba widać w poprzednim filmiku, gdzie gram sobie na serwerze Europa. Znowu wy... Jakości. Przekleło cię zło. Dobrze. W sumie to już zapomniałem. Jej teksty, więc przez jakiś czas będą troszkę mniej drażliwe. Zapomniałem również, o ile łatwiej gra się szamanką. I jest łatwiej, no... No łatwiej, właściwie łatwiej, bo... Jeżeli wybierze się wszystkie te umiejętności związane z chowańcami... Ała. To właściwie wystarczy trzymać palec w okolicy eliksiru. Ejże, ejże. A ja tu jestem odporny na wasze lacerki, ale to nie oznacza, że mam stać w tłumie, w którym nawet nie widzę za bardzo, co się dzieje. Okej, mistrzostwa świata nie będzie, ale... Obejrzę sobie to wszystko mające. Doskonałe uderzenie. Ma ciekawego dla szamanki. Jako że koszt naprawdę jest niewielki, to można sobie trochę potestować. Nie ma też to liczyć na jakieś wielkie tutaj konta na serwerze testowym, bo no, trzeba się liczyć też z tym, że w tej chwili działa, a jutro może już przestać działać. Nie wiem też, jak ma się serwer testowy do nekromantów. Prawdę powiedziawszy, mam swojego nekromantę, więc nie wiem, czy tak jak w wypadku Reaper of Souls tam wystarczyło mi podstawową wersję gry. O, też tak mogę. I można się było bawić tak, jakby się miało wszystkie dodatki. Nie wiem. Jest nekromantą, no być może podobnie. Jeżeli ktoś wie,
był miły napisać w komentarzu. Tą wiedzę byśmy tutaj mieli, bo ja no nie bardzo mam jak to sprawdzić. Przeklinam cię! Oczywiście. Przybył strażnik! O, hello! Okej. Ławę odłameczki zbieramy. Dobrze cię widzieć. Czy ja coś mam? Tak. Klejnot skutecznej toksyny. No próbujemy 60%. Nie. No, no, o, proszę, no bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dostatecznie. Wracamy. Muszę wrócić. Tak. Więc teraz wyposażony już w odłamki idę do kupca. Co mam? Aha. Czyli... Czyli mamy wielkie testowanie nekromanty, bo to są rzeczy dla nekromanty. Mnie się nie przydadzą. Tu jest coś nieopisanego. Co to? Dobra. I co to? Okej. Nie tu. Co nam dają za odłameczki? Maska wudu. To były trudne czasy. Dziwne. A, bo tu jest 7 możliwości. A, no właśnie. Nekromanta chyba tak nie ma. No dobra. Co? No dobrze. O 167%. Nie, no ale to nie, raczej nie da się wymienić. Okej. No dobrze wiedzieć. Czyli może to klasowe. Klasowe to jest to puste. Okej. Może i jestem mała, ale porachuję ci kości, jeśli spróbujesz mnie okraść. Już wszystko poznano. Okej, potrzebuję. Mam jakieś starożytny? Nie, nie mam starożytny. Ale. O, legendarny. No cóż. To sobie nie poulepszam. Dobra, ale już mniejsza z tym. W każdym razie, no zapraszam na dotestowania zestawów dla nekromanty. Jeżeli nie macie nekromanty, możliwe, że na PST będziecie go mieli po prostu. Aha, tu jeszcze zamknę. Imponujące? No niezbyt, ale... No i 3 miliony. Chciałbym mieć miliard. Okej.
A, tu jeszcze coś mogę kupić, może... To jest paczka niespodzianka. Chyba nie. A może. Pasek. Nie tu. Dobra. Na pierwszy. No nic szczególnego. Okej, dobra. No czyli tak, no miałem nadzieję, że troszeczkę będzie tutaj więcej opcji u Giangmiam. Ale no nie ma, to nie ma. Może inni kupcy mają większe. Chociaż nie sądzę. Czyli na serwerze testowym. Nie rzecz oczywista, że w mieście jest więcej klientów. Gramy na... Sprzedaję tylko najlepsze towary. Nie tam. Belt sprzedajesz. No największą zabawę mają właściciele nekromantów. Bądź nie. No ale dobrze, że działa serwer testowy. Będzie można się pobawić troszeczkę wcześniej. Prawda, z sezonem prawdopodobnie. Nie wiem, no, poprzednio tak było, że następny sezon był testowany najpierw na serwerze testowym. A na serwerze regularnym europejskim trwa sezon 11. A tutaj, no nie wiem, jak znajdę coś ciekawego, coś mi się uda fajnie ulepszyć, czy coś, no to wrócimy także do filmików z serwera testowego. To na razie na dzisiaj wszystko. Po wielu, wielu, wielu próbach zrobiłem czegoś sensownego. nie wiem, czy to bardzo sensowny ten film wyszedł, ale okej. W każdym razie była mowa o serwerze testowym, jest filmik z serwera testowego. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania. I do zobaczenia.